Na Poznańskim Placu Wolności odbył się właśnie protest w obronie Joanny, która była szykanowana i ciężko potraktowana przez policję tylko dlatego, że popełniła aborcję. I właśnie nie popełniła, a ją po prostu zrobiła. Szymon Miś, witam Was w kolejnym odcinku programu NIEobiektywNIE na kanale YouTube'owym w podcaście Spotify Naprawdę. I znów rozprawimy się z tym, dlaczego nie będę głosował na Konfederację. Podczas tej demonstracji była grupa osób. Także wyborców Konfederacji, którzy uważali i uważają aborcję za zło. Uważają aborcję za morderstwo, co oczywiście jest sprzeczne z nauką, z medycyną i z wszelkimi prawami człowieka. Prawa człowieka mówią jasno. Aborcja jest zabiegiem medycznym. I coś właśnie takiego dokonała Joanna z Krakowa. Joanna z Krakowa, która chciała po prostu dokonać aborcji, zrobiła tego, były komplikacje, kupiła tabletkę poronną i chciała skorzystać z usług lekarskich. Uniemożliwiono jej to przez to, że jej lekarka prowadząca wezwała policję bezprawnie, co wiązało się z konsekwencjami również dla niej. PiS doprowadził do tego, że zarówno lekarze, jak i policjanci nieludzko traktują kobiety. Ale niestety razem z Konfederacją, bo Konfederacja popiera to wszystko. To nie jest wolność. To nie jest partia wolnościowa, bo partia wolnościowa nie zabrania niczego kobietom, nie zabrania niczego ludziom. To jest po prostu zwykłym zabiegiem medycznym. Warto o tym pamiętać, bo wolność i w gospodarce, i w światopoglądzie to jest prawdziwa wolność i to jest być prawdziwym wolnościowcem. Dlatego wyklucza to Konfederację z kręgu ludzi wolnościowych. Kolejny odcinek już wkrótce i znowu rozprawimy się z tym, czy Konfederacja jest partią wolnościową i czy warto na nią głosować, jeśli jest się młodym człowiekiem, bo ja nadal uważam, że nie. Do zobaczenia w kolejnym. Oglądaj NIEobiektywNIE oraz program Naprawdę na kanale i podcaście Spotify. Naprawdę na YouTubie i Spotify. Subskrybuj kanał, kliknij łapkę w górę, udostępniaj ten oraz inne odcinki. Do zobaczenia.